Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku To The Moon. Dzisiaj udamy się w ostatnie wspomnienia John'ego, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Tak, tym razem gramy już w przetłumaczoną grę przez Techland. Jednak, no ja nie do końca jestem zadowolona z tego tłumaczenia, ale zobaczymy, jak będzie się nam grało. Tak, możemy jeszcze spróbować wyjść, ale wtedy Watts powie, że Ewa, nie wiedziałem, że cierpisz na ADHD. Okej, więc nie będziemy już cierpieć na ADHD. Możemy jeszcze pogadać z Wattsem. Jeszcze spróbujemy porozmawiać ze wszystkimi. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia. Twój kask jest na kanapie, weź go. Nie wiem, bardziej powiedziała, że hełm, no ale... Twój kask jest na kanapie, dobra. Czyli Watts nie ma nam nic ciekawego do powiedzenia. Śmiało będę obserwować jego stan w trakcie procedury. Okej. Porozmawiajmy z Lili. Tak na marginesie, jestem ciekawa. Jak to działa? Napiszecie mu scenariusz nowego życia? Wyjaśnij i zrezygnuj. Ja bym wyjaśniła. Nie, nie możemy tak po prostu stworzyć z niczego nowych wspomnień. Zatem, jak to zrobicie? Nie my. Maszyna wykonuje większość roboty. Naturalnie nie jesteśmy wystarczająco opłacani, żeby brudzić sobie tym ręce. Krótko mówiąc, wybierzemy się do jego najwcześniejszych wspomnień. A kiedy już się tam znajdziemy, zaszczepimy mu twarde postanowienie wyruszenia na Księżyc. Rekonstruując jego świat i historię od pierwszych wspomnień. Dopiero z pomocą bazy danych oraz jego myśli, urządzenie będzie w stanie wygenerować mu nowe życie. Tyle, że tym razem będzie miał motywację, by spełnić swoje marzenia. A więc będziecie opierać się na jego chęci zrealizowania marzeń? Ale jak to możliwe? Przecież każdy ma własne ambicje, ale większość z nas ich nie realizuje. To dlatego, że w świecie rzeczywistym ambicje zanikają. Ludzie angażują się w projekty z pasją, ale w końcu tracą motywację do ich realizacji. Lecz wyobraź sobie pasję, która wypełnia ci całe twoje życie. Ten rodzaj pragnienia jest mocniejszy niż ci się to wydaje. Pamiętajmy jednak, że żadne ambicje nie pomogą w niczym trupowi do roboty. Och, oczywiście, przepraszam. Okej, także wiem mniej więcej, jak ma zadziałać to, że wyślemy John'ego na Księżyc. Także Rosalyn już weźmie swój hełm i udamy się we wspomnienia. Gotowa czy nie? Do roboty. Okej. Urządzenie zostało włączone. Tak, i teraz jesteśmy już we wspomnieniach. Można to właśnie rozpoznać po tym, że grafika wygląda trochę inaczej. Tutaj pojawiają się takie pasy. I właśnie to powinno być ostatnie dostępne wspomnienie. Odblokuj mowę dla wszystkich z wyjątkiem John'ego. Dobra, znajdźmy go. Poprzez najechanie kursorem myszy na górną część ekranu możesz w dowolnym momencie dowiedzieć się, na jakim jesteś etapie życia John'ego. Tak, właśnie tutaj widzimy jego etapy od najmłodszego, takiego małego dzieciaczka, aż do staruszka, którym jeszcze jest w danym momencie. I będziemy właśnie tak retrospekcyjnie cofać się przez jego życie i dowiadywać się o nim coraz więcej. No i właśnie w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jakie ma wspomnienia właśnie z okresu tej zupełnej starości. Tak. Zobaczmy, czy mamy jakieś notatki. Tak, nic nowego. Więc możemy się tutaj rozejrzeć. Halo? Wybrany artykuł z czasopism medycznych, czyli tutaj się nic nie zmieniło. To musi być bardzo niedawne wspomnienie, ponieważ właśnie musimy zaczynać od tych najwcześniejszych. Jak widzicie, obrazy są puste. Ponieważ niektóre rzeczy tutaj jakby nie będą widoczne w tych wspomnieniach. Bo ważne jest też to jakby, co było najważniejsze w nich, co John zapamiętał. Dlatego tutaj mamy po prostu takie jakby wyrwane przestrzenie, które po prostu, nie wiem, nie były dla niego istotne. Przyjrzymy się zegarowi. Zabrano notę zegar. Zobaczmy, to jest notatka o zegarze. Opis. Zegary w domu John'ego nigdy nie tykają. Ciekawe, dlaczego jeszcze
się dowiecie. Okej, tu mamy fortepian. Dla River. Tak, to jest ta jego piosenka, którą napisał. Wychodzimy z domu i spróbujemy dowiedzieć się tutaj czegoś ciekawego, ponieważ jak widzicie, w samym domu już nic nie ma. W tym miejscu też nie bardzo, tutaj wspomnienia się urywają. Okej. Widzimy Lili i Johnego, który siedzi na ławeczce przed latarnią. Johnny? Za miła niespodzianka. Nieczęsto mamy tutaj gości. Nazywam się dr Eva Rosalén, a to jest dr Von Matterhorn. Dr Lorenzo Von Matterhorn. Dr Neil Watts. Słyszałeś o Sigmund Agency of Life Generation? O, jesteście z agencji? Wspaniale, właśnie myślałam o tym, żeby was wezwać. Lili, zrób nam herbatę, proszę. Lili? Tak, bo właśnie oni wyłączyli jakby mówienie dla wszystkich postaci z wyjątkiem Johnego. Więc dlatego Lili się nie odzywa, jest tutaj trochę nieaktywna w tym wspomnieniu. Istotnie, wzywałeś nas. Teraz w ogóle wyłączyli Lili i zniknęła, więc Johnny jest trochę przerażony. Przybyliśmy z przyszłości, aby zrealizować naszą umowę. Ostrożnie, jeśli zesilisz się z klifu, będziemy musieli otworzyć to wspomnienie. Neil, okaż mu trochę szacunku. Ech, przecież to tylko program. Wiem, ale to ostatnie dostępne wspomnienie Johnny'ego i potrzebujemy jego współpracy. W najgorszym wypadku je zresetujemy. Nie możemy tracić na to czasu. Przybyliście tutaj, aby zabrać mnie na księżyc, prawda? Tak, John. Wydaje mi się, że miałem wspaniałe życie. Niewystarczająco, tak myślę. Czyli możecie to zrobić? Możecie zabrać mnie na księżyc? Bezpośrednio nie możemy, ale sprawimy, że ty sam będziesz w stanie to zrobić. Dlaczego chcesz się tam wybrać? Nie wiem. Spojrzeli po sobie. W porządku, możesz nam powiedzieć. To konieczne, abyśmy mogli ci pomóc. Pragniesz sławy? Pieniędzy? Musisz mieć jakąś motywację. Przykro mi, ale naprawdę nie wiem. Po prostu chcę to zrobić. Już na oko widać, że będą z nim same problemy. To bardziej myślał sobie Watts, albo może mówił tylko do Ewy. W każdym razie tak, żeby Johnny nie usłyszał. Nieważne, Johnny. Przedstawię ci plan działania. Powinniśmy udać się do twojego dzieciństwa, ale to zbyt daleko, żeby uczynić to jednym skokiem w pamięci. Będziemy więc musieli przemierzać przez twoje wspomnienia, cofając się małymi kroczkami. Na co oczywiście wyraziłeś zgodę w przyszłości. Określimy cele w twoich wspomnieniach z dzieciństwa, dzięki którym będziemy mieli do nich bezpośredni dostęp, a następnie wrócimy tutaj. Będziemy musieli wywrzeć na ciebie wpływ w dzieciństwie, abyś zechciał zostać astronautą. Lub dostał się na ogromną katapultę. Sęk w tym, że musisz nam powiedzieć o sobie więcej, niż tylko zwykłe nie wiem. Tak długo, jak będziecie w stanie zabrać mnie na księżyc, będę z wami współpracował w każdy możliwy sposób. Świetnie. Aby wykonać skok w pamięci, potrzebujemy czegoś, co ma dla ciebie dużą wartość. Masz jakieś wspomnienie, od którego moglibyśmy zacząć? Do dzieła. Jesteś gotowy? Panie, przodem. Okej, czyli tutaj mamy tego
dwukolorowego króliczka, którego już znamy z przyszłości, zebrano notę księżyc. Najpierw musimy przygotować to wspomnienie. Czekajcie, zanim przygotujemy wspomnienie, zobaczymy tą notatkę. Księżyc. Księżyc w pamięci Johnego jest w pełni. Okej, to dosyć istotna rzecz. Z Johnem już nie możemy rozmawiać i właśnie te skoki w pamięci będziemy dokonywać dzięki właśnie jakimś przedmiotom, które mogą zabrać nas, są dla niego ważne i mogą zabrać nas jakby troszeczkę wcześniej jeszcze w jego wspomnieniach. I tu jest taki praktycznie jeden z nielicznych grywalnych motywów w tej grze. Jakaś właśnie powiedzmy rodzaj zagadki, tu mamy taką układankę. Tutaj jest napisane, w ilu ruchach możemy ją ułożyć. Pierwsza jest dosyć prosta, ogólnie one wszystkie są dosyć proste. Tak, już mi się udało. Także to jest taki jeden z nielicznych takich faktycznie grywalnych jakby momentów, mniej takich powieściowych w tej grze. Ale tak naprawdę to ten mała ilość takich momentów grywalnych w grze, powiedzmy, zagadek, nie sprawia, że ta gra staje się jakaś gorsza. Ta gra jest po prostu wyjątkowa. Wspomnienie może być aktywowane w celu dalszych poszukiwań. No to aktywujemy. Aktywuj wspomnienie. Czekajcie, a co z moją prywatnością? Jeżeli to tylko będzie możliwe, postaramy się jej nie naruszać. Jednak w większości przypadków nie da się tego całkowicie uniknąć. Okej, no i zniknęli. Przeniesiemy się kawałeczek wcześniej. Jak widzimy, w tym wspomnieniu jest obecny ten króliczek wśród innych papierowych króliczków. Leży trochę z boku. I mamy Johnego. Niedługo wcześniej. Gra na fortepianie. Wyłącz widzialność i interakcję. Nie możemy się rzucać w oczy. Tak, i w tym momencie po prostu Johnny ich nie widzi. Dobra, dobra, zadowolona. Rany, o co chodzi z tymi wszystkimi królikami? One mnie przerażają. Najpierw powinniśmy sprawdzić, czy Johnny jest zdrowy psychicznie. Co jest? Usłyszał mnie? To niemożliwe. To prawdopodobnie tylko część jego pamięci. Ja tam pozostaję przy swoim. Tak czy siak, przestań gadać i znajdź jakieś wspomnienie, dzięki któremu będziemy mogli wykonać skok. Okej, coś się musiało stać, skoro Johnny tak uderzył w klawisze. Musi być teraz dosyć nieszczęśliwy. Tak, tutaj mamy znaleźć odpowiednie przedmioty, aby zdobyć 5 połączeń wspomnień. No okej, można tak nazwać. W angielsku to były mementa. Tak, możemy się przyjrzeć temu króliczkowi. Wielokolorowy, papierowy królik. Czy nie jesteś wyjątkowy? Masz dwa kolory, kiedy twoje całe rodzeństwo wygląda jakby utknęło w wybielaczu. O co tu chodzi? Myślisz, że jesteś taki straszny? Tak, prawda jest taka, że jesteś. Okej, i mamy dzięki temu pierwszy element. I potem będziemy mogli przenieść się dalej. Tak, na dziobaka nie możemy kliknąć. Tu jest parasolka. Ale ona właśnie jest tym przedmiotem, dzięki któremu będziemy mogli wykonać skok w czasie. Wskazówki zegara poruszają się, ale bezdźwięcznie. Okej, mamy czerwoną kulkę. Możemy spróbować pójść na górę. Tak, jak widzicie, tutaj znowu widzimy Johna, dlatego że to musiało mieć miejsce trochę parę chwil wcześniej w czasie. Możemy na niego kliknąć i wtedy on przeniesie się tutaj. Tak jakby jeszcze kawałek wcześniej. Stary, połatany plecak. Co to jest? Ma chyba z milion lat. Zgaduję, że wkrótce się dowiemy. Okej, plecak na razie nie umożliwia nam wskoczenia. Nowe szaty cesarza. Hans Christian Andersen. Chyba nowe szaty króla, ale nie jestem pewna. Wybrany artykuł z czasopism medycznych, to nie jest wspomnienie. Musimy się jeszcze rozejrzeć. Tutaj jest taki słoik. Szklany słoik z marynowanymi oliwkami.
Fuj, nienawidzę tego. A co to jest do nienawidzenia? To tylko marynowane oliwki. No właśnie. Okej, okay. I brakuje nam jeszcze jednego wspomnienia. Zobaczmy, czy możemy porozmawiać z Johnem. Zostaw go. Jeśli będziemy musieli wyjaśniać mu naszą obecność w jego każdym wspomnieniu, to chyba zwariuję. Nie kuś mnie. Tak, widocznie Watsa kusi możliwość, że Rosalind mogłaby zwariować. Świeże dzikie kwiaty. Okej, okay, także mamy już komplet wspomnień. Możemy się udać na dół. Możemy się udać na dół, żeby połączyć. Teraz możesz przenieść się do wspomnienia parasol. Możemy zrealizować właśnie to połączenie przez parasol. No i tak wygląda właśnie zwykle podróż po tych wspomnieniach. Szukamy ważnych przedmiotów, które mają jakieś znaczenie dla Johnego i kolejnym przedmiotem przenosimy się w poprzednie wspomnienia. Tak, aktywujemy go klikając po kolei tymi kolorowymi kulkami. Hadouken! Co to było? Co to było? Co? Chyba już mam dość. Muszę zrobić sobie przerwę. Okej. Okay. No i parasolka. Przygotuj wspomnienie. Tak. Okej, okay, będziemy układać parasolkę. Po kliknięciu kulki znajdującej się w rogu układanki możesz zmienić położenie elementów po przekątnej. Ale nie wiem, czy warto to robić. Tak, tutaj idealne, w idealnym miejscu mamy trzy ruchy. Więc chyba warto to robić. Bo tu się zmienia tylko ta część obrazka, która jest taka wybielona. Tak, no i udało mi się najmniejszą ilością ruchów możliwą. Więc przeniesiemy się do wspomnienia z parasolem. Ciekawe, gdzie to może być. Tak. Już jedno z ostatnich wspomnień w tym wieku Johnego. Jeśli chodzi o deszcz, to wolę być suchy niż przemoczony do suchej nitki. I nie, to nie przeszkadza. Wygląda na to, że pamięć przeskakuje przez bardzo krótkie okresy czasu. Musimy znaleźć ważniejsze wspomnienie, albo inaczej zajmie nam to wszystko całe wieki. Korzystaj z uroków krajobrazu. Okej, w tą stronę nic nie ma, także właściwie... Jeden co widzimy to John przed nagrobkiem właśnie River. Dosyć... wydaje się, że właśnie takim niedawno zakopanym. Tak widać bardziej ziemię, chyba jeszcze nie ma tego pomnika. Stara wypchana zabawka przedstawiająca dziobaka. Tak, z Johnem nie możemy porozmawiać. Szczerze mówiąc, to zwierzę nie powinno istnieć. Świat nie jest wystarczająco duży dla waszej dwójki. Okej. Okay. Ku pamięci River E. Wiles. I tutaj otworzyły się drzwi do latarni. To koniec River. Znaczy, to koniec River? Bardziej ze znakiem zapytania. Tak, Rosalind już miała wejść do latarni za Watsem, ale usłyszała, że Johnny coś mówi. Tak jak ty, obserwuję ją każdego dnia. Już nigdy nie będzie samotna. Nie mogę zrozumieć dlaczego, ale nadal wypełniam twoje życzenie. Jestem pewny, że Ania będzie ci wdzięczna. Lecz... co się stanie, kiedy odejdę? Kto będzie jej strzegł? Okay. Rosalind postanowiła włączyć się jakby w to wspomnienie. Kim jesteś? Mam na imię Ewa. Przechodziłam w pobliżu. Czy ona była twoją żoną? Tak, nazywała się River. To nadzwyczajne imię. To wszystko nie musiało się stać. Ona nie musiała tego robić. Ale... nie zrozumiesz tego. Nawet ja tego nie rozumiem. Rosalind znowu zniknęła. Właśnie uznała, że dowiedziała się wystarczająco dużo. No i wchodzimy w górę latarni.
Zobaczymy, co tam mamy w środku. Tak, pogoda jest taka deszczowa. Raczej właśnie podkreśla ten smutny nastrój plus ta niezwykła muzyka, która w tej grze potrafi podkreślać nastrój tak, że czuję się go naprawdę wyraźnie. Okej, zabraliśmy notatkę o Ani. Zobaczmy. Ania? Coś, o co dbał Johnny i River. Czyli o co dbali Johnny i River, ale okej. Wejdziemy na górę. Brakuje nam jeszcze dwóch tych wspomnień. Tutaj już czeka na nas Watts. Jest, jest. W samą porę myślałam, że już spadłaś z klifu. Co robiłaś? Podziwiałam krajobraz. Tak, cięte riposty rządzą. Masz jakieś dobre wieści? Bardzo dobre. Ogromnie dobre. Wręcz dinozaurowe. Czyli dinozaurastyczne. No nieważne. Dinozaurowe wieści. Ha, to miejsce wygląda na opuszczone. To latarnia. Czego się spodziewałaś? W każdym bądź razie złapię cię po drugiej stronie. Baw się dobrze podczas łamania własnych barier. Tak, on już zdążył sobie spreparować te memento, więc nie poczekał na... Ewę. Okej, uszkodzona lampa. Tak, widzimy trochę wcześniejsze wspomnienie, kiedy Johnny tu siedział i był chyba bardzo nieszczęśliwy. No i tutaj mamy właśnie naszego dziobaka, dzięki któremu uda nam się spreparować kolejne wspomnienie. I przenieść się jeszcze troszeczkę wcześniej. Przygotuj wspomnienie. Tak. Okej, kolejna zagadka. Idealne i szuchów 3. Tak, potem będą trochę prostsze. Ale, potem będą trochę trudniejsze. Na razie są takie banalne, chociaż w sumie większość tych zagadek i tak jest dosyć prosta. Okej, no to przenosimy się. Aktywuj wspomnienie. Tak. I to wspomnienie będzie już ostatnim w dzisiejszym odcinku. Poprzednie są... Co ja chciałam powiedzieć? Że to wspomnienie było już ostatnie w tym odcinku. Te wspomnienie przeżyjemy sobie następnym razem. Jak widzicie, tak, taki mały sneak peek. Johnny jest troszkę młodszy. Rozmawia tutaj z jakąś kobietą, być może to River. Zobaczycie. Ja na razie żegnam się już z wami w tym odcinku. Do zobaczenia kolejnym razem. Dowiemy się więcej o Johnnym na pewno. Także mam nadzieję, że się wam ten odcinek spodobał. Do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa.